codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19:15. 15 minut po 9:00 teraz na zegarze i jest z nami Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Jestem, witam cię Kasiu, witam serdecznie naszych słuchaczy w temacie dla reportera. Tym środowym, tym, który jest oczywiście do waszej dyspozycji do 9:45, przy czym ja przez najbliższe 5-6 minut, bowiem jak już zasygnalizowałem tu Kasi, na 9:30 udaję się do Miejskiego Ratusza w Głogowie, tam bowiem konferencja dotycząca budżetu obywatelskiego, tak więc jeszcze dziś zaprezentujemy wam na miedziowe.pl, w portalu regionu, także w serwisach radiowych, które projekty przeszły pozytywnie weryfikację i na które będzie można głosować. Tak więc oczekujcie tych informacji. Zapewne najgorętszy okres jest u tych, którzy zdecydowali się złożyć projekty, no a teraz pewnie będą reklamować je na wszelaki sposób, żeby głosy oddawać i żeby w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego 2025 były one zrealizowane. No, jestem ciekawa bardzo, co nowego proponują mieszkańcy Głogowa, aby może nie poprawić, może nie naprawić, może coś nowego wprowadzić. Fajnie, że działają tak oddolnie i też próbują zmienić coś w swoim otoczeniu. I no, dziś te projekty zaprezentujemy. Ja jestem ciekawy, czy podobnie jak w latach ubiegłych osiedle Kopernik też będzie takim, że tak powiem, martwym rejonem, gdzie no, mieszkańcy nie za bardzo kwapią się do tego, żeby coś zmieniać w swoim otoczeniu, no ale to o 9:30 na konferencji z całą pewnością się dowiemy i przekażemy wam taką informację. Natomiast ja mam odpowiedź dla słuchacza, który dopytywał, czy jesienią będą spotkania mieszkańców z prezydentem Głogowa, a także z jego zastępcami i z władzami. Na te spotkania, pamiętamy doskonale, przychodzili i przedstawiciele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, i Policji, i Spółdzielni Mieszkaniowej na Dodrze. Tak, one się odbędą, jak tylko będzie ustalony harmonogram, to za naszym pośrednictwem, między innymi za pośrednictwem Radia Elka Zagłębia Miedziowego, ale także za pośrednictwem portalu regionu miedziowe.pl będziemy informować, gdzie i o której godzinie te spotkania będą się odbywać na poszczególnych osiedlach, tak więc myślę, że ta odpowiedź na pewno naszego słuchacza usatysfakcjonuje. Tak jest, no to czekamy na ten harmonogram, a teraz to czekamy na telefony od słuchaczy 767-400-400. Pod ten numer dzwońcie, opowiadajcie, co trzeba naprawić w naszym regionie, jaki temat chcielibyście zgłosić, taki temat wymagający interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego, to jest ten moment. Czekamy z niecierpliwością, zapraszamy, zachęcamy do 9:45, jest na to czas. Tak, mamy też już oficjalną informację z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dlaczego oświetlenie, które jest zamontowane przy nowej drodze pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Piłsudskiego między rondem Górników a Hutników jest nieuruchomione. Nie jest uruchomione, ponieważ w dalszym ciągu ten teren jest placem budowy. I tak będzie do końca, teoretycznie do końca listopada, a być może delikatnie się też termin obsunie i w grudniu te prace się zakończą, ale aktualnie firma jest w terminie i do końca listopada powinno się to zakończyć i ta inwestycja Generalnej Dyrekcji powinna być oddana do użytku. Wtedy oficjalnie będzie można już z tej nowej trasy w Głogowie korzystać. Trzymamy kciuki za sukces i powodzenie tej inwestycji i i żeby jak najprędzej właściwie już można było tak w pełni użytkować w bezpieczny sposób, no szczególnie, że to już jesień, coraz prędzej jest ciemno. Sporym sukcesem, Kasiu, jak mówisz, czekamy na sukces tej inwestycji, to sukcesem zakończyło się też wczorajsze spotkanie EHF Ligi Europejskiej pomiędzy KGHM Chorobrym a rumuńską Konstantą. Praktycznie przez pełne 60 minut mecz pod kontrolą Głogowian, zwycięstwo 37-33, historyczne, pierwsze w tych rozgrywkach. Zdjęcia z tego meczu możecie zobaczyć na miedziowe.pl, a dziś wieczorem, późnym wieczorem, będziecie mogli też zobaczyć zdjęcia z meczów dzisiejszych, bo dzisiejszy wieczór
wieczór też niezwykle atrakcyjnie zapowiada się w Polkowicach i w Lubinie. W Polkowicach o 19:00 Euroliga i druga kolejka, starcie KGHM BC z ekipą z Wilnew. Natomiast o godzinie 20:30 zapowiada się, że prawdopodobnie będzie komplet albo blisko kompletu pojawi się na trybunach hali Regionalnego Centrum Sportowego. Zresztą klub awizuje i prosi kibiców, żeby wszyscy przyszli na trybuny ubrani na pomarańczowo i wzięli ze sobą koszulki klubowe. I starcie mistrzeń Polski piłkarek ręcznych KGHM MKS Zagłębia Lubin z MKS-em FAMFLOR Lublin. Te spotkania elektryzują nie tylko zespoły, ale też i kibiców. Wiemy też, że będą kibice przyjezdni z Lubelszczyzny. Tak więc kibicowsko na pewno na trybunach będzie wyśmienicie, a i poziom sportowy tego spotkania na pewno powinien zadowolić najbardziej takich zagorzałych fanów. Na 20:30 do Lubina zapraszamy. My zapraszamy jeszcze teraz do telefonowania, bo to jest temat dla reportera. 767-400-400. Leszek już widzę, się zbiera. Tak. Dobrze, to dziękuję bardzo za wszystkie informacje, które przekazałeś naszym słuchaczom. Teraz ja czekam na tematy i notuję. I notuję, później Leszkowi przekażę. Przekażę też Iwonie Mierzwiak, przekażę Kasi Rososzko. To wszystko też zależy, skąd będziecie dzwonić. A można dzwonić oczywiście z Lubina i okolic, z Polkowic i okolic, z Głogowa i okolic. Po prostu z Zagłębia Miedziowego dzwońcie, zgłaszajcie tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK Zagłębia Miedziowego. Ja już jestem przygotowana do notowania. No, tylko trzeba zadzwonić, więc zachęcam, zapraszam. 767-400-400. Może kwiaty i motyle ktoś chciałby wysłać. Może macie dobre wieści, może zauważyliście, że któryś z tematów, który był zgłaszany u nas w audycji, ma już swój szczęśliwy finał. Jest już jakiś sukces, jest już naprawa, poprawa sytuacji, może kwestia bezpieczeństwa, albo jeszcze to był innego rodzaju temat. I chcielibyście tym osobom, które poprawiły sytuację, podziękować, no to można właśnie w taki oryginalny sposób, czyli można wysłać kwiaty i motyle. Takie rzeczy tylko w Radio LK Zagłębia Miedziowego. A teraz już odbieram pierwszy dzisiaj telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwoniłam jakiś czas temu do państwa, czy w ogóle byłaby taka możliwość, żeby tu na osiedlu Paulinów, w tym parku, gdzie się przechodzi do hospicjum, była możliwość zamontowania jakiejś lampy. Mhm. Bo tam jest bardzo ciemno, a teraz już wieczory niestety są długie, a przy całej tej alejce, która prowadzi tutaj, można powiedzieć, z osiedla Paulinów przez park do hospicjum, nie jest oświetlona. Są ławeczki, są kosze na śmieci, ale lampy żadnej nie ma. Mhm. Dobrze, ja dopisuję ten temat jako temat przypominajkę. Pamiętam to zgłoszenie, no już jakiś czas temu była taka propozycja, więc przypomnimy się, zapytamy, czy jest tam możliwość zamontowania takiej lampy. Super. To dziękuję pięknie i miłego dnia. Pozdrawiam. Również dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. No właśnie, właśnie, takie tematy przypominajki też możecie nam zgłosić. Ja je oczywiście zanotuję i przekażę naszym reporterom. No nie, niektóre tematy są z tego rodzaju, kiedy to czekamy dłużej na odpowiedzi, ale zawsze warto się przypomnieć. Czemu nie? Więc zachęcam, zapraszam, na takie tematy też czekam. 767-400-400 i pod tym numerem czekam na wasze telefony, zgłoszenia i tematy wymagające interwencji dziennikarza Radia LK Zagłębia Miedziowego. Na początek Głogów, osiedle Paulinów. Zapraszam następne osoby. 767-400-400, linia jest już wolna, więc można skorzystać, podać temat wymagający interwencji dziennikarza Radia LK Zagłębia Miedziowego, może temat przypominajkę, a może dobre wieści, może kwiaty i motyle, bo może już coś się poprawiło w naszym regionie, jak idzie o tematy, które zgłaszaliście u nas w audycji. 767-400-400, 23 minuty po 9 dopiero, a do 9:45 czekam na wasze telefony i zgłoszenia. Pamiętajcie, powtórka audycji o 19:15 na naszej antenie, a więc wieczorem, z racji takiej, że jest to powtórka, to się nie dodzwonicie, nie zgłosicie tematu, dzwońcie między 9:15 a 9:45, a od 19:15 do 19:45 powtarzamy audycję dla tych, którzy nie mają możliwości przed południem nas posłuchać. Gdyby żadna z tych godzin nie odpowiadała, to jeszcze na Miedziowe TV można odsłuchać naszej audycji, ale zapraszamy do telefonowania i zgłaszania tematów między 9:15 a 9:45, czyli teraz, czyli właśnie teraz. Dzwońcie, dzwońcie, opowiadajcie, co wymaga poprawy, naprawy w naszym regionie. Wszystko notuję, później przekazuję naszym reporterom, naszym reporterkom, więc zachęcam. Lubin, Polkowice, Głogów, dzwońcie, korzystajcie z tej możliwości. Korzystajcie też z naszego portalu miedziowe.pl. Tutaj dużo informacji dotyczących naszego regionu.
No właśnie, kolejny nowy temat. Kolejny nowy temat pojawił się u nas w portalu miedziowe.pl. Samorządowcy z Polkowic i Głogowa wzywają władze województwa dolnośląskiego do podjęcia działania w kierunku poprawy sytuacji związanej z transportem publicznym w Zagłębiu Miedziowym, a chodzi o luki transportowe na linii Lubin-Polkowice-Głogów. W ostatnich dniach wystosowano w tej sprawie list intencyjny do zarządu województwa. Podpisali się pod nim burmistrz Polkowic Wiesław Wabik, starosta polkowicki Kamil Ciupak, prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i starosta głogowski Michał Wnuk. Bardzo ważny temat, szczególnie dla mieszkańców Polkowic, i ten temat jest już u nas w portalu miedziowe.pl. Bardzo dużo informacji w tym temacie. Zresztą ten temat też niejednokrotnie był podejmowany w naszej audycji Temat dla reportera. Teraz odbieramy następny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. A ja tak chciałem się przypomnieć, raz na miesiąc będę dzwonił, czy latarnie na Gwiaździstej kiedyś będą świecić na łuku. No, a to jest przy tej ulicy Gwiaździstej, czy to jest wewnętrzna przy Gwiaździstej? Nie, nie, to jest główna ulica Gwiaździsta, bardzo, bardzo szeroka, gdzie są przystanki autobusowe. Przy przystanku autobusowym starej 57 są trzy latarnie na przestrzeni 20 metrów, żadna nie świeci. Dobrze, to ja też... Ja już dwa miesiące temu, tak raz w miesiącu będę dzwonił i się przypominał. Dobrze, latarnie a jeszcze jak mogę zapytać, czy tam tablica w Domaniowicach została poprawiona? O, tak, to też dopiszę, to też dopiszę. Do Maniowice, pamiętam ten temat. No, no to tak na razie tyle i ja te latarnie to tak będę raz na miesiąc się przypominał, dobrze? Dobrze, zapraszamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam, do widzenia. Do usłyszenia. 767-400-400. Są takie tematy, na które czekamy na kwiaty i motyle, żeby móc wysłać. Czasami tak to się zdarza. Może tam jakaś większa sprawa, gorsza z tymi latarniami, może coś tam, taka jakaś większa awaria. No nie wiem, na pewno temat zapisany, będziemy się przypominać. 767-400-400, zapraszam. Linia już znów wolna, można skorzystać, zadzwonić, podać kolejny temat, może znów temat przypominajkę, zobaczymy, wszystko zależy od was, a następna osoba już dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, pozdrawiam. Ja takie dwa tematy mam dotyczące terenu Lubina i nie tylko. Pierwszy temat odnośnie odpadów, konkretnie plastikowych. Kiedyś to zgłaszałem. Ja mam takie pytanie, czy ktoś z urzędników jest w stanie odpowiedzieć, że jeżeli ktoś ma odpady motoryzacyjne o strukturze plastikowej, czyli zderzaki, błotniki, jakieś historie, gdzie można to po prostu oddać nawet za opłatą, bo na dzień dzisiejszy to wielokrotnie w mediach i w lubińskich przekazach jest dramat, że po prostu są osoby, które wyrzucają po lasach i po różnych innych miejscach, nawet na terenie miasta Lubina, są łobuzami. Dlatego po prostu jest takie pytanie, gdzie ktoś to może oddać, bo z mojej wiedzy, może mylnej, po prostu wszystko można oddać, tylko nie odpady plastikowe. Dlatego po prostu no, jest tutaj taka rozbieżność pewna. Także takie pytanko, gdzie w ogóle, czy zarząd miasta, wiem, że to należy do nadleśnictwa, bo mnie zawsze bulwersowało to, jak widziałem w lasach takie odpady i kiedyś zadzwoniłem do nadleśnictwa, do urzędu, to powiedziano, że to nadleśnictwo. I teraz czy takie nadleśnictwo, mając tyle terenów, nie wystarczy zagospodarować jakiś teren za opłatą i po prostu później to wywozić gdzieś tirem do firm, które po prostu gdzieś to po prostu przetwarzają, a wiem, że takie firmy w Polsce istnieją. To jest jeden temat, czyli za opłatą nawet, nie mam, według mojej wiedzy, nawet za opłatą nie można tego oddać, dlatego zdziwiony jestem, że wszyscy są zbulwersowani, urzędnicy, że ktoś po prostu wyrzuca takie odpady, to gdzie ma to zawieźć? To takie podstawowe pytanie. A druga temat? Historia na terenie osiedla przy lesie w Lubinie pomiędzy ulicą Piłsudskiego a Sportowej jest teren niezagospodarowany od wielu lat, który należy do spółdzielni mieszkaniowej nasza chata. Jest niezagospodarowany po prostu, nie pasuje do struktury ładnego miasta tutaj. I kolejne pytanie, czy spółdzielnia mieszkaniowa po prostu, ja widzę tu niegospodarność, bo płaci podatki za ten grunt,
płaci od czasu do czasu, skosi trawę, to też taki teren skosić, to też idzie tego paliwa, też pracowników trzeba opłacić. A osiedle Świerczewskiego w okolicach galerii, gdzie jest zlokalizowane w Lubinie, w zupełnie innej części miasta, można zmodernizować z tych pieniążków, sprzedać albo coś wybudować. No tak widzę, że po prostu to jest niegospodarność, bo po prostu mieszkańcy ponoszą koszty utrzymania tego terenu, a nic z tego nie mają. A po prostu te bloki są na starej zasadzie sidingowej, gdzie po prostu to jest irakotwórcze, po prostu te wełny mineralne i te historie. Naprawdę można pięknie z tych pieniążków, to jest ogromna kwota, bo to jest teren na pewno, na który deweloperzy od wielu lat, z tego co wiem, chętnych nie brakuje na zakup tego terenu, czyli pod kątem przetargu to jest parę milionów ładnych złotych i można pięknie to osiedle na przykład w okolicach galerii po prostu jeszcze upiększyć i po prostu nie wiem, to jest bardzo dziwne dla mnie, że w jakim celu ta spółdzielnia tyle 25, 30, 40 lat ten teren trzyma i nic, to jest kawałek, 1/10 tego terenu jest parking strzeżony, no to tutaj jakieś koszty ma, coś tam po prostu jej wpływa, 1/10 terenu tego. Także takie pytanko, co z tym terenem? Czy albo niech ta spółdzielnia coś wybuduje i wtedy druga kwestia, że miasto nie ma pieniążków z podatków, bo jak coś się wybuduje, czy lokale handlowe, czy mieszkalne, to państwo Lubin ma pieniądze z tego. A tak, teren jest brzydki, niezagospodarowany i nikt z tego nie ma pieniędzy. Ani spółdzielnia, ani mieszkańcy, ani urząd miasta. Wiem, że kiedyś był taki przepis, że jak się kupiło działkę, że do paru lat trzeba było się wybudować, miasto po prostu zobligowało do tego. I, no i w takim temacie, co z tym terenem, po prostu jest jedyny teren na terenie osiedla Przylesie, który po prostu razi, jest brzydki, trawa rośnie, chaszcze i tak dalej i praktycznie, no wybieg dla psów. Tak, albo zrobić park, albo budynki wybudować, no coś z tym terenem po prostu zagospodarować. Myślę, że miasto powinno nacisnąć tutaj właściciela, czyli spółdzielnię mieszkaniową naszej chata, bo ja widzę ewidentną niegospodarność po prostu zarządców spółdzielni naszej chata. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Jeszcze jedno pytanie, osiedle Przylesie między Piłsudskiego a Sportową, między tak? Piłsudskiego a Sportowej. Dobrze, jedyny to teren to jest, no nie wiem ile to jest, ze 100 arów czy albo więcej na przykład. No on się rzuca w oczy, to jest jedyny teren niezagospodarowany, że tak powiem. Nie? Dobrze, mamy zapisane, mamy dwa tematy. Fajnie, z Lubina. Dnia, do również widzenia. Życzę udanego dnia, pozdrawiamy, do usłyszenia. Proszę bardzo, już 9:31 na zegarze, a ja czekam na kolejne telefony i kolejne tematy, już troszeczkę ich mamy. Do Maniowice, Głogów i Lubin pojawiły się dzisiaj takie miejscowości jak na razie w temacie dla reportera. Będę czekać oczywiście na więcej tematów, może jeszcze kolejne miejscowości. Teraz krótka przerwa, moi drodzy, a po niej wracamy, kontynuujemy audycję 767-400-400. W trakcie przerwy reklamowej proszę się zastanowić nad swoim tematem i po reklamie od razu dzwonić. Reklama. A co one tak dziobią zadowolone? Jak to co? Zdrowe jajko. Kury dziobią jajko? No, zdrowe jajko, od Liry. To najlepsza pasza dla kurniosek. Bogata w składniki odżywcze, skrobie, białka i tłuszcze. Zioła, witaminy i minerały. Po takiej paszy mamy same zdrowe jajka. Zdrowe jajko i kury będą się zdrowo niosły. www.lira-pasze.pl. W sobotę 19 października od godziny 13 do wyczerpania zapasów zapraszamy na Święto Dyni w Galerii Glogowia. Warsztaty zdobienia dyni. Dodatkowo w godzinach od 9 do 21 zapraszamy na giełdę płyt winylowych, a 26 października w godzinach od 16 do 18 przywitaj jesień na wyjątkowym pokazie mody. Najnowsze trendy sezonu, występy stand-up, porady stylistki, konkursy. www.glogowia-galeria.pl. Szukasz kredytu gotówkowego na atrakcyjnych warunkach? W Banku Spółdzielczym we Wschowie trwa promocja więcej za mniej. Sprawdźmy. Stałe oprocentowanie? Jest. Bez prowizji? Oczywiście. Szybka decyzja kredytowa? Żaden problem. Idealnie. Teraz już wiem, jak proste może być spełnianie marzeń. Skorzystaj z oferty i odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego we Wschowie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu gotówkowego w promocji więcej za mniej edycja trzecia wynosi 13,03%. Promocja trwa do 31 grudnia tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 150 tysięcy złotych i 96 rat. Wymagane jest zawarcie w BSCOWA umowy ubezpieczenia na życie na cały okres kredytowania na sumę ubezpieczenia w wysokości kwoty udzielonego kredytu. Szczegóły na bscowa.pl i w placówkach banku. Kredytu udzielamy po zbadaniu zdolności kredytowej. Bank Spółdzielczy we Wschowie. Nowoczesny, profesjonalny i zawsze blisko Ciebie. Reklama. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera.
Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15. 9.34 teraz na zegarze. No i kontynuujemy nasz temat dla reportera. Już można znów do nas zadzwonić. 767 400 400 i podać kolejny temat wymagający interwencji dziennikarza Radia Elka Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości. Mieszkańcy naszego regionu, dzwońcie, opowiadajcie, co trzeba poprawić, naprawić w naszym regionie. Może temat przypominajka, może już są dobre wieści na jakiś temat. Może coś już się wydarzyło takiego, co sprawiło, że mamy zdecydowanie lepszą sytuację w naszym regionie. Może jakaś dziura załatana, którą zgłaszaliście w naszej audycji, a może coś jeszcze innego. Można wysłać kwiaty i motyle w ramach podziękowania. Ja serdecznie zapraszam, polecam naszą audycję. Jeszcze do 9.45 czekam, notuję, później przekazuję tematy, które proponujecie, które podajecie w naszej audycji, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. 10 minut niecałe do końca naszego tematu dla reportera, więc warto skorzystać. 767 400 400. Warto też czytać miedziowe.pl, nasz portal regionu, w którym znajdziecie mnóstwo informacji od naszych dziennikarzy. I przypomnę, że między innymi przeczytacie o ważnym temacie. Linia Lubin-Polkowice-Głogów i luki transportowe. Samorządowcy z Polkowic i Głogowa wzywają władze województwa dolnośląskiego do podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji związanej z transportem publicznym w Zagłębiu Miedziowym. No i bardzo dużo szczegółowych informacji w tym temacie tutaj znajdziecie. Zapraszam, zachęcam. Podpisali list intencyjny. Wkrótce kolejne spotkania. To artykuł pod tym tytułem dostępny u nas na miedziowe.pl. Warto przeczytać. Ten temat na pewno będzie się też pojawiał u nas w serwisach lokalnych. Jeśli chodzi o Lubin, no to powiat lubiński szuka lokalnych superbohaterów, osób, które bezinteresownie poświęcają swój czas i energię, aby pomagać innym. Rusza kolejna edycja plebiscytu Wolontariusz Roku 2024, mającego na celu wyróżnienie tych, którzy każdego dnia czynią świat lepszym miejscem. I ten temat też wśród tych najnowszych informacji u nas w portalu miedziowe.pl odnajdziecie. 767 400 400, przypominam, numer do nas na antenę, pod ten numer można dzwonić właśnie teraz w temacie dla reportera, bo audycja jeszcze trwa i jeszcze do 9.45. Czekam na kolejne zgłoszenia i tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Wszystkie notuję, później przekazuję naszym dziennikarzom. A oni próbują się czegoś dowiedzieć. Mam nadzieję, że już jutro jakieś nowe informacje dla was będziemy mieć. Zapraszam, zachęcam, 767 400 400. Gdy już przeczytacie te świeżutkie wieści lokalne u nas na miedziowe.pl, to następnie zapraszam do zakładki Co, Gdzie, Kiedy. A gdy już jestem w tej zakładce, to jeszcze przypomnę organizatorom wszelkiego rodzaju imprez o możliwości bezpłatnej w naszym portalu miedziowe.pl, o możliwości dodania imprezy, którą organizujecie, którą proponujecie mieszkańcom naszego regionu. To jest darmowe narzędzie dla was, z którego możecie skorzystać, umieścić informacje o wydarzeniu, które organizujecie. Bardzo prosta sprawa. Klikacie w zakładkę Co, Gdzie, Kiedy w naszym portalu miedziowe.pl. Tutaj klikacie przycisk Utwórz wydarzenie. Pojawia się formularz, wypełniacie go. Można dodać plakat, można dodać film, no i bezpłatnie taka informacja ukazuje się na miedziowe.pl po prostu. A my chętnie zaglądamy do naszej zakładki i opowiadamy naszym słuchaczom, co ciekawego przed nami, co ciekawego będzie się działo w naszym regionie, a no mnóstwo wydarzeń w ten weekend. Różnego rodzaju wyjątkowe, naprawdę wyjątkowe koncerty w ten weekend w naszym regionie i w Lubinie, i w Głogowie. Przed nami też ciekawe propozycje filmowe, przed nami jeszcze ciekawe propozycje ekologiczne. Tak, o tym też będziemy zresztą mówić na naszej antenie. Będziemy zapraszać do Ścinawy. Dzisiaj na pewno też będziemy zapraszać do Lubina na koncert w ramach trasy Siesta w drodze. Wyjątkowa wokalistka pojawi się w ten weekend w naszym regionie. Ja nie mogę się już doczekać tego koncertu i jeszcze innych koncertów też się nie mogę doczekać, które w ten weekend przed nami. No naprawdę.
radę. Naprawdę świetnie, świetnie zapowiada się. Piątek, sobota, niedziela w naszym regionie. 767-400-400, jeszcze raz przypominam numer do nas na antenę, bo to jest temat dla reportera. Ja cały czas czekam na telefon od was. Mam nadzieję, że jeszcze kilka osób się do nas dodzwoni i opowie, co dobrego i co niedobrego, bo jeśli coś dobrego, jeśli coś się poprawiło w naszym regionie, to można wysłać kwiaty i motyle, ale jeśli się coś nie poprawiło, to można to zgłosić naszym dziennikarzom. Można ponownie też zgłosić, jeśli jest to temat, który jakoś długo czeka na swój szczęśliwy finał. 767-400-400. Zapraszam bardzo serdecznie. Temat dla reportera, dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego, po to, by zgłosić tematy, które wymagają interwencji dziennikarzy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Z zielenią to już chyba będzie coraz mniej tematów. No, latem najwięcej i wiosną takich tematów się pojawiało w naszej audycji, bo ta zieleń, no muszę przyznać, że w tym roku w ekspresowym tempie rosła, no i wielokrotnie przeszkadzała, czy to pieszym, czy rowerzystom, czy po prostu sprawiała, że niektóre miejsca były no niebezpieczne. A teraz mamy już następny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, proszę panią, ja mam takie pytanie. Może pani Iwonka Mierzwiak będzie wiedziała, gdzie w Lubinie mieści się to Stowarzystwo Przyjaciół Zwierząt, bo prawdopodobnie takie otworzyli i proszę panią, dali gdzieś tam ogłoszenie, że poszukują darów dla piesków, takie jakieś kocyki, jakieś inne rzeczy. Człowiek by chciał to gdzieś tam oddać, ale nie wiem, gdzie to się mieści i jak się tam do nich dodzwonić. O, dobrze, to mam temat wpisany. Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt. Jest taka organizacja na pewno w Lubinie. W takim razie następny temat mam zapisany dla Iwony Mierzwiak. Serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam również i życzę udanego dnia. Mamy następny temat z Lubina. 767-400-400, a skąd będzie następny temat? Zapraszam, jeszcze mamy niecałe 5 minut audycji, więc zachęcam kolejną osobę do telefonowania, do zgłaszania tematów, które wymagają interwencji dziennikarzy Radia Elka Zagłębia Miedziowego, moi drodzy. Dzwońcie, zgłaszajcie następne tematy. Jeszcze kilka minut pozostało do końca naszej audycji, dokładnie 4 minuty, więc spokojnie wybierzecie numer i powiecie, co wymaga interwencji dziennikarza Radia Elka Zagłębia Miedziowego, co jest nie tak w naszym regionie, co trzeba poprawić, naprawić. No dobrze, z tą zielenią, tak jak wspominałam, to pewnie już będzie trochę inaczej i ona już nie będzie się tak rozrastać w takim ekspresowym tempie, jak to było latem. No teraz to już niestety ta zieleń się przerodzi w pomarańcze, w żółte barwy i będzie spadać. Może tutaj będą niekiedy jakieś tematy zgłaszane na ten temat, zobaczymy. To kwestia być może niedalekiej przyszłości, ale może jakieś sytuacje drogowe, niebezpieczne chcielibyście nam zgłosić, no to zapraszam. 767-400-400, Iwona Mierzwiak już się ze mną kontaktuje. Towarzystwo Ochrony Zwierząt, chyba tak należy rozwinąć skrót TOZ. Mam podany adres e-mail, ale nasz słuchacz pewnie będzie zainteresowany prawdopodobnie numerem telefonu. Nie zmienia to faktu, że zapewne Iwona Mierzwiak tematem szerzej się zainteresuje, ale daje sygnał, że słucha, że wie, że notuje. 767-400-400. Drodzy słuchacze, czekamy jeszcze na mieszkańców Lubina i okolic, na mieszkańców Polkowic i okolic i na mieszkańców Głogowa również. Jeszcze jest kilka minut, więc zachęcam. No i mamy następną osobę i następny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Halo, czy się słyszymy? Mamy chyba jakiś kłopot na linii. W takim razie proszę jeszcze raz wybrać numer 767-400-400 i mam nadzieję, że już uda się porozmawiać. Zachęcam, zapraszam. Końcóweczka naszej audycji. Powtórka o 19.15. Wieczorem można sobie ponownie posłuchać naszej audycji. A jeśli zadzwoniliście w naszej audycji, to siebie będziecie mogli posłuchać. No, ale są też tacy, którzy po prostu nie mają możliwości między 9.15 a 9.45 posłuchać naszej audycji. No to specjalnie dla nich powtórka o 19.15 na Miedziowe TV też można jeszcze odsłuchać naszą audycję. Mam nadzieję, że osoba, która przed chwileczką do nas dzwoniła, jeszcze wybiera numer i się dodzwoni i już uda się porozmawiać, bo bardzo, bardzo ciekawi mnie kolejny temat, który byłby zgłoszony w naszej audycji, temat dla reportera. 767-400-400, zapraszam, dzwońcie do nas pod numer 767-400-400, jeszcze skorzystajcie z tej końcówki.
naszej audycji. Zapraszam, zachęcam. No i pamiętajcie o zakładce Co, Gdzie, Kiedy, bo weekend tuż, tuż, jeszcze jutro i pojutrze i będzie można odpocząć, ale też będzie można fantastycznie spędzić czas wolny w naszym regionie. No dobrze, mam nadzieję, że już teraz się uda porozmawiać. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wie pani, co, chciałem zgłosić taką awarię dwóch lamp na ulicy Transportowej, tam przy takiej firmie Sedex. Jak się skręca z ulicy Rudnowskiej w Transportową, tam już kiedyś chyba dwa lata temu zgłaszałem, było to naprawione, teraz na nowo gdzieś jakaś awaria jest. Mm-hmm. Dobrze, mam zapisane. Głogów, Transportowa, dwie lampy, awaria. Tak, to wszystko. No to bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. No to jeszcze jeden temat dotyczący lamp w naszym regionie i też dotyczy to Głogowa. Właściwie to trzeci temat dotyczący lamp, bo jeszcze propozycja zamontowania w parku przy osiedlu Paulinów. No i co, moi drodzy, niecała minuta do końca naszej audycji. 767-400-400. Czy ktoś jeszcze właśnie teraz wybiera do nas numer? Zobaczymy, zobaczymy. Jeśli nie, no to jutro wracamy do naszej audycji, w której mamy aż pół godziny dla was na tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji. A jednak jeszcze na koniec naszej audycji jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Ja mam, proszę panią, takie dwie sprawy. Mhm. Jedna sprawa to jest odnośnie nawierzchni. Jak się jedzie z Kastoramy, zjeżdża w kierunku Stefana, mhm, tam gdzie jest Stefan, gdzie ma te... Tak, tak, już wiem, chodzi o dziury w jezdni, jak prawie że je od razu jak się skręci z tej głównej tak, drogi. Tak, tak, dokładnie. No, to mamy zgłoszony ten temat już całkiem niedawno, zgłoszony. Więc to tak, znany dobrze temat. A drugi? A drugi temat to znowuż tam koło, gdzie jest Brico Marche, gdzie się do góry jedzie, gdzie jest przychodnia. Mówiłem kiedyś o tym lustrze. Aha. No to te lustro zniknęło teraz. O, nie ma go w ogóle. Nie ma go w ogóle, tylko jest tam kikut. Aha. To ciekawe. No, być może zostało połamane, może zdjęła jakaś służba, ale no prosiłbym, żeby to można było zgłosić. No, miejmy nadzieję, że wróci to lustro, bo tu kwestia bezpieczeństwa. Tak, tak, bo to jest utrudnienie naprawdę tam. Dobrze, no to mam też zanotowany ten temat. To szczególnie ten drugi temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia i tym tematem kończymy dzisiejszą audycję. Temat dla reportera. Pamiętajcie, jutro o 19.15 powtórka audycji. Ja za wszystkie telefony bardzo dziękuję. Jutro o 9.15 startujemy i jutro od 9.15 znów będzie można do nas zadzwonić i mówić, co trzeba poprawić, naprawić w naszym regionie. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15.